Dzień dobry, Łukasz Molenda, kłaniam się Państwu nisko, a moim Państwa gościem jest dzisiaj wiceprezentatom JKONA Trzeszczy, tak? Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Panie Prezydencie, Sąd wskazał wreszcie PPL jako nabywcę portu lotniczego Radom. Umowa ma zostać podpisana na dniach. Na dniach to znaczy kiedy i czy już naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie? Czy nam znowu nie wyjdzie, że ktoś, nie wiem, będzie chciał zmiany do umowy robić jeszcze jakieś czy coś w tym stylu? Znaleźliśmy inwestora. To duży przedsiębiorca, duże, duża spółka, w tej chwili przedsiębiorstwo państwowe, które, które jest znane z tego, że organizuje i zarządza lotniskami w Polsce. Lotnisko Chopina, czy, czy chociażby lotnisko w Poznaniu, duże lotniska, które przez PPL są prowadzone. Cieszymy się niezmiernie z tego faktu, że nareszcie jest inwestor, którego szukano przez dwie poprzednie kadencje i nie znaleziono. My szukaliśmy go i zabiegaliśmy o to, żebyśmy mogli realizować te inwestycje. I można powiedzieć, udało się. Takie, taka wisienka Przyjechał na Adam torcie. Bielan i się udało. <coughs> Nie powiedziałbym, że jest to wyłącznie zasługa Adama Bielana. To działanie drużynowe, takie taka. Prawdziwa koalicja na rzecz zmian. Wspólnie zmieniamy oblicze Radomskiego Lotniska i cieszę się niezmiernie, Sugeruję że sugeruje, pan, że Adam Bielan, Adam Bielan do koalicji jest, na rzecz zmian. Jest ewidentnie przy tym projekcie członkiem naszej koalicji na rzecz zmian. To kiedy można spodziewać się, że ta umowa zostanie podpisana? Już wiadomo, czy to będzie wtorek, środa, piątek? To już jest czyste, czyste ustalenia pomiędzy syndykiem masy upadłościowej, który został wskazany przez sąd, a zarządem PPL-u, panem prezesem Mariuszem Szpikowskim. My oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki i mobilizujemy, żeby... To odbyło się jak najszybciej. Bardzo ważne jest, że ta umowa już jest wynegocjowana. Tak więc pozostaje tylko złożenie podpisów i rozpoczęcie inwestycji, na którą radomianie czekają od dekad. A jak z tymi pensjami dla, dla pracowników? To już sprawa syndyka, który będzie te. Będzie środki, miał z czego dzielić? Będzie miał e, środki, które pozwolą na zabezpieczenie i na spłatę e, tych roszczeń, które pozostały za, te za ten ostatni miesiąc. Mm -hmm. e, no niestety, taką procedurę e, wybrał PPL w ramach tej tej procedury realizowaliśmy to przekazanie. Pozostały takie drobne rzeczy, ale wierzę, że w tej chwili syndyk bardzo szybko i sprawnie te zaległości ureguluje. W piątek spada na nas jak grom z jasnego nieba wiadomość, że RadPEC chce podnieść stawki za ogrzewanie. Pisma trafiają do spółdzielni, a pan prezydent wychodzi i mówi, że absolutnie nie zgadza się na żadne podwyżki. Szybko reaguje na to wicewojewoda Standowi, czyli mówi, że to jest zwykła ustawka, że wy wywołaliście państwo konflikt tylko po to, żeby pokazać, jak pan prezydent ratuje sytuację. No to znaczy, że pokazuje, jak to działa w Warszawie, gdzie Sejm ustawia się na coś z prezydentem Polski i ktoś komuś tam pod Odeślę ustawę, później odeślę się tę te, te, te ustawę do dyspozycyjnego trybunału. Będzie można zawetować. E, i, I na tym ta zabawa polega w Warszawie, ale tutaj to nie, takie, to nie tak to wygląda. URE wskazało nową taryfika, nowy taryfikator opłat dla odbiorców i my na ten taryfikator się nie zgadzamy. Znaczy nie chcemy, żeby ciepło w radomiu drożało. Wystarczy, że te. Ale podwyżki, chyba URE samo z siebie nie wskazało. Wystarczy, że podwyżki centralne już nas dotykają. To jest chociażby opłata pa, za cenę paliwa, to jest jest coś, co jasno przekłada się na każdy inny produkt. Prąd, energia elektryczna, to drożeje. Za chwilę zapowiadane są podwyżki cen gazu. Musimy pilnować, żeby Radomianie nie dopłacali do, czy ich rachunki, żeby nie rosły. Dlatego twardy i jasny sprzeciw prezydenta. I wierzę, że RadPEC znajdzie rozwiązanie tej sytuacji i ceny nie zostaną wdrożone. No ale panie prezydencie, co to tak w zasadzie było? Czy to był sabotaż ze strony radpecu no bo w roku wyborczym tak naprawdę ogłaszać podwyżki w momencie, kiedy nie są one skonsultowane z prezydentem, bo tak to wyglądało, to tak trochę. Czy... Prezydent zapowiedział jasno. Konsekwencje i wnioski z tego zostaną wyciągnięte na przyszłość i pewne rzeczy powtórzyć się nie mogą. Ja przyjąłem również w swoim życiu pewną zasadę, że jak mówił mój już dwa razy się przez, przez wieś nie przechodzi. Nie przechodzi się raz. I dlatego wierzę, że ta sytuacja zostanie rozwiązana, a wnioski na przyszłość, które pan prezydent de facto już rozpoczął wyciąganie i, i konsekwencje. Będą personalne? Będą wnioski? na pewno takie, które nie Położą się na to, żeby, żeby tego problemu nie było. Mhm. W poniedziałek drogowcy zamknął jeden pas ruchu na. Czy dzisiaj zamknął jeden pas ruchu na wojska polskiego na wiadukcie. Ale ruch będzie się odbywał. Tak jak zapowiadaliśmy przez te kilkanaście miesięcy, kiedy przygotowywaliśmy się do tej inwestycji, kiedy uparcie i konsekwentnie dążyliśmy do tego, żeby otrzymać pieniądze na dofinansowanie, których przypomnę. Pan poseł Marek Suski nie chciał nam udzielić i zapowiadał, że ta maksymalna kwota to 50% dofinansowania. Udało nam się wynegocjować dużo, dużo więcej, ale też zapowiadaliśmy, że nie może być takich perturbacji i problemów dla mieszkańców, jak chociażby przy tym nieudanym nieudanej inwestycji, ostatniej inwestycji poprzedniej kadencji Andrzeja Kosztowniaka, kiedy w mieście panował istny Armagedon, bo e, z, ówczesny zarząd miejskiego, zarząd drugi komunikacji i były wiceprezydent, zwyczajnie nie panowali nad tym, co się dzieje na Żółkiewskiego. Przypomnę, że ja, kiedy prezydent mnie powołał, od, zastałem e, tak naprawdę plac budowy bez wykonawcy, zerwano umowę i musieliśmy to wszystko na Żółkiewskiego zorganizować od podstaw. Dlatego przy tej inwestycji wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Buziki, ruch będzie się odbywać, będą czasowe ograniczenia w postaci czy to ruchu wahadłowego, czy pewnego rodzaju na pewno uciążliwości, dlatego serdecznie wszystkich użytkowników, którzy nas słyszą bądź oglądają proszę o to, żeby zachować szczególną ostrożność a już w czerwcu 2020 roku będziemy, cytując pana redaktora, śmigać nowym, nową wojska polskiego w czterech, po czterech pasach i, i tak naprawdę będziemy mieli drogę taką obwodnicę, która, która będzie spełniała te kryteria XXI wieku. A oglądał pan może ostatnio materiał wiadomości telewizji publicznej pierwszego programu odnośnie Radomia, prezydenta Witkowskiego, radnych, nepotyzmu, kładki, wszystko było. to że z natury nie oglądam telewizji publicznej, po prostu te zmiany, które doszły, do których doszło w telewizji publicznej. Ale nie wierzę, żeby pan tego materiału nie oglądał, ponieważ politycy sobie przesyłali ten materiał namiętnie. Być może ja nie przypominam sobie, żebym taki dostał. Czyli rozumiem, że nie zna pan tego materiału zupełnie. Znaczy, nie słyszał pana. Jeśli wyprodukowała go telewizja publiczna, to jestem przekonany, że e, daleko od prawdy leży. A jak pan ocenia debatę? No, przede wszystkim całe szczęście, że nie było kandydata Prawa i Sprawiedliwości, bo można było normalnie rozmawiać. To, co z Wojciechem Skurkiewiczem nie da się normalnie rozmawiać. Czy y, politycy prawa i sprawiedliwości mają to do siebie, że wchodzą na taki pretensjonalny ton i, i powodują to samo, co w polskim narodzie, że y, nasz kraj jest podzielony, jest zwaśnienie, kłótnie, te kłótnie wyluwają się również na ulicę. są ludzie lepszego i gorszego sortu. I, i obawiam się, że te debaty, których. Uczestniczą, 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 przepraszam, politycy Prawa i Sprawiedliwości no, powodują, że, e, że ten poziom. E, takiego napięcia niestety rośnie. A ta debata bardzo dobra, merytoryczna. Niektórzy kandydaci lepiej przygotowani, inni gorzej. U niektórych widać przygotowanie samorządowe i dobrze przepracowane ostatnie lata. U innych z tym jest troszkę gorzej. No nie wszyscy mieli okazję też. To też trzeba przyznać, że nie wszyscy pracowali w samorządzie. E, politycy Prawa i Sprawiedliwości... Nie wszyscy pracowali w samorządzie z tych... Ostatnio? No tak, był Ryszard Fałek, no ale no, Rafał Czajkowski miał przerwę. E... Sam tę przerwę można powiedzieć wybrał. Politycy PiSu zarzucają. Prezydentowi Witkowskiemu i całej ekipie prezydenta, że nie dotrzymał wyborczych obietnic, że w niedużym stopniu został ten program zrealizowany. Także i tutaj była mowa o komunikacji miejskiej, wyciągali obietnice pana prezydenta Witkowskiego w tej kwestii. Wszystkie obietnice, które, które złożył pan prezydent Witkowski, albo zostały zrealizowane, albo są w trakcie realizacji. I tak, Radomski Program Drogowy, który wyciąga ludzi z, z błota jest jak najbardziej w trakcie realizacji, oczywiście będzie kontynuowany przez nas i chciałbym to powiedzieć jasno, jeśli tylko będziemy mieli szansę dalej sprawować mandat wybrany przez mieszkańców, to w następnych latach ten program dalej będzie kontynuowany. Radomskie Centrum Sportu również. Cieszę się, że teraz po tych zmianach z początku kadencji, kiedy wprowadziliśmy bilet za złotówkę, bo wbrew temu, co mówią politycy PiSu, mamy bilet za złotówkę, tylko widać, że z Warszawy, z gabinetu ministra Suskiego, nie wszystko widać w Radomiu i nie wszystko jest dostrzegane to, co w Radomiu jest zmieniane, ale strefa wygodnego ruchu, którą realizujemy, staje się faktem. I dziś, a de facto wczoraj rozpoczął się europejski tydzień zrównoważonego transportu. No i mamy gadżet, proszę Państwa. Ma, mamy w gadżet, z te, gadżety, te gadżety są bardzo potrzebne. Ponieważ pokazują bardzo dobrze i obrazowo, co będzie się zmieniało w komunikacji miejskiej, dzisiejszy dzień to dobry przyczynek do tego, żeby pokazać to, co chcemy zmienić już tak naprawdę od przyszłego tygodnia. Szanowni Państwo, likwidujemy bilet jednoprzejazdowy, nie będzie biletu jednoprzejazdowego, a za tę samą cenę, za tą samą cenę, za 3 zł, będziemy mogli podróżować wszystkimi autobusami komunikacji miejskiej przez jedną godzinę. Tak więc kolejna dobra zmiana w komunikacji miejskiej, komunikacja, która staje się przyjazna po tych biletach za złotówkę, za złotówkę po tych biletach dla seniora, czy chociażby zmianach z ostatnich kilku tygodni, kiedy wprowadzając kartę rodziny z osoby z niepełnosprawnością. Dołożyliśmy również komponent, że osoba z niepełnosprawnością i członkowie jej rodziny mogą podróżować autobusami komunikacji miejskiej za darmo. Wprowadzamy obniżkę ceny biletów, bo de facto tak to się przełoży, kiedy ktoś musi korzystać z kilku autobusów, ale jego czas podróży nie przekracza 60 A co z tymi minut. Na przykład, którzy utkną w korkach i z końcowego na końca jadą i, no nie wiem, Będą mieli pecha i zahaczą się o te 60 minut. Bez względu na to, e, jakie natężenie ruchu panuje w mieście, to jest możliwość przejechania z jednego na drugi koniec miasta w ciągu 60 minut. I e, oczywiście nie mówimy, że to ma być bilet jednoprzejazdowy, że z końcowego na końcowy ma się do, ma, ma, mamy jeździć za jedną kwotę. Nie taka jest ideal. czy... 60 minut to jest tak skalkulowane, że można przejechać z jednego na drugi koniec miasta. Gdyby to było dłużej, wybralibyśmy bilet 75-minutowy, ale chodzi o to, żeby dać mieszkańcom wybór. Takim uzupełnieniem do środków, prywatnych środków komunikacji jest komunikacja miejska. I chcemy, żeby strefa wygodnego ruchu, odciążenie centrum miasta odbywało się poprzez komunikację miejską, wzbogaconą systemem roweru miejskiego. Czyli rozumiem, od kiedy. Ta uchwała zostanie spodziewać? skierowana dzisiaj na sesję Rady Miejskiej, będzie głosowana w następny poniedziałek i wierzę, że wszyscy politycy w ramach koalicji na rzecz zmian dołączą do, do tych pozytywnych zmian w komunikacji miejskiej. Miejskiej i zagłosują za. I jakie jest vacatio legis przewidziane jeśli chodzi o wprowadzenie tych zmian? Jeżeli zostanie to przegłosowane? Pis do Dziennika Wojewódzkiego prowadzonego przez wojewody to jest maksymalnie 14 dni. Się, I od ręki dnia. od razu mając te bilety będę mógł? E... Mamy przygotowane zarządzenie. Leży na moim biurku do wprowadzenia więc tak naprawdę Tuż po przegłosowaniu będziemy to wprowadzać. No to czekamy w takim razie na reakcję i decyzję Rady Miejskiej. Dziękuję serdecznie. Moim Państwu gościem rektorze. dzisiaj był Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia. Dziękuję. A Państwa zapraszam na jutro. Do zobaczenia i usłyszenia.